Najważniejsi goście i najtrudniejsze pytania. Tak to już u nas jest w programie Studio w Szczecinie.pl i obiecuję, nie inaczej będzie dzisiaj. Michał Kaczmarek, dobry wieczór. Czas rozpocząć naszą czwartkową rozmowę. Naprzeciwko mnie dzisiaj Sławomir Nitras, poseł Platformy Obywatelskiej i lider Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu. Dzień dobry, witam Państwa. Pana. Dobry wieczór, panie pośle. A naszym internautom, jak zawsze, na bieżąco będę przypominać, że nasz gość jest tutaj obecny i warto byłoby mu zadać pytania, bo to być może jest jedna z nielicznych okazji, żeby właśnie jakieś pytania sformułować do naszego gościa. Panie pośle. Nie tak nielicznych, można mi zadać. Teraz jeszcze pytanie. Bezpośrednio, no bo to kampania. Panie pośle, nadal słucha pan polskiego hip-hopu w ramach mobilizowania się do kolejnych wyzwań, bo pamięta pan naszą rozmowę poprzednią, to pan przyznał, że pan Taco Hemingwaya często słucha. Lubię. Posłuchać nie jest to muzyka, której słucham codziennie, ale zarażają mnie moje córki. Słucham też polskiego hip-hopu. Jakieś nowe utwory, jakieś nowi artyści, albo może coś innego pana ostatnio zainspirowało? No, moje córki przeżywają teraz nową płytę Taco. Ja powiem zupełnie szczerze, że przez kampanię jeszcze nie zdążyłem posłuchać, ale zrobię to zaraz po kampanii. Możemy rozmawiać o hip-hopie i o tatuażach, albo możemy o polityce? O tatuażach nie, bo ja się na tatuażach nie znam, nie mam tatuażu, ani niespecjalnie się na tym znam, ale o polityce możemy. To częściej... A czemu tatuaże pan połączył jakoś mi się z polskim hip-hopem skojarzyło. Nie, właśnie, to chyba są jakieś przesądy. Ja znam wielu ludzi, którzy nie słucha hip-hopu. Wielu raperów pan zna, którzy nie, osobiście są wytatuowani? Czy... Nie, ale znam wielu ludzi, którzy są wytatuowani i nie mają nic wspólnego z hip-hopem. I znam chyba takich, którzy są hip-hopowcami i wcale nie mają tatuaży. Czyli ja pojechałem stereotypem teraz. Myślę, że trochę tak. No to dobrze, to w takim razie rzucamy, nie rozmawiamy o hip-hopie, porozmawiamy o polityce. Załóżmy, że może się obaj lepiej na tym znamy. Jedynym, jakiego poznałem hip-hopowcem naprawdę tak na żywo, to jest Łona. Nie znam go zbyt dobrze, ale miałem okazję go poznać. On chyba nie ma tatuażu. Może ma w miejscu, które nie widać. To już nie wchodzę. Nie eksponuję ich w każdym razie. To teraz o polityce już. Znam kilku polityków, którzy mają tatuaże. Ale też nie w wyeksponowanych miejscach? Wie pan co, na przykład znam posłanki, które nie ukrywają tego. Na przykład pani poseł Monika Wielichowska ma tatuaż. Na przykład mój przyjaciel, niestety nieżyjący, Sebastian Karpiniuk, miał taki duży, ładny tatuaż na ramieniu Indianina. Czyli jest pan to za tym, kiedy? Żeby to osoby wytatuowane nie były dyskryminowane w przestrzeni publicznej? Myślę, że nie są dyskryminowane. Ważne, żeby te tatuaże były ładne. No i dwie minuty rozmowy nam minęły. Mieliśmy o polityce więcej. Częściej ludzie chcą sobie robić z panem zdjęcia, czy częściej krzyczą do pana na ulicy, ty złodzieju? No nie, nie. Zdecydowanie częściej sobie robią ze mną zdjęcia i chcą ze mną porozmawiać. Najczęściej chcą ze mną porozmawiać. A w sądzie pan mówił, że krzyczą też, ty no, zdarza się, no wie pan, nawet członkowie rodziny Dobrzyńskiego, mylę ich czasami, bo fizjonomię mają podobną, tak krzyczą. To zazwyczaj są tacy najbardziej agresywni wyborcy PiSu, których nie brakuje. Ale wie pan, co jest dla mnie najważniejsze? Ja jestem przekonany, że polityków Platformy bardzo często wyborcy PiSu obrażają na ulicach. A jestem przekonany, że polityków PiSu wyborcy Platformy nie obrażają. Bo są kulturalni, grzeczni, szanują drugiego człowieka. Pewnie gdyby był tutaj polityk PiSu, to moglibyśmy tę opinię zweryfikować. Się, a ta tak. Kampania wyborcza to jest dla pana kampania spokojna, czy zdarzały się jakieś incydenty? Drobne. Ja też nie jestem takim człowiekiem, który sobie daje łatwo w kaszę dmuchać. To nie jest tak, że do mnie można przyjść na wtykać. A wchodzi pan w spięcie, w zwarcie. Wie pan, mam już tam na tyle duże doświadczenie, że wiem, jak takie sytuacje nie zaostrzać ich, ale jednocześnie dać do zrozumienia, że ze mną nie ma tak łatwo, że ze mną nie można sobie tak powyzywać i uznać, że się jest ważnym i silnym i można. Ja sobie daję. To chyba jedna z osób, która z panem kiedyś rozmawiała, napisała komentarz wcześniej na Facebooku. Ja już kiedyś pana Sławomira pytałem i zapytam ponownie, kiedy przestanie być politykiem kłótliwym. Ja nie jestem politykiem kłótliwym. Proszę wziąć. On lubi mnie bardzo, nawet ceni. To pan tak z przekory chyba teraz mówi, że pan nie jest politykiem kłótliwym. Ja nie jestem politykiem kłótliwym, proszę pana. Ja tylko po prostu bronię swoich racji. Proszę pamiętać, że w Polsce jest wielu ludzi, którzy myślą podobnie jak ja. Nie wszyscy się muszą ze mną zgadzać, ale ja reprezentuję moich wyborców. A moi wyborcy oczekują, żebym ja w ich imieniu mówił. Żebym przedstawiał ich racje, ich argumenty. I jeżeli coś mnie spotyka, ta kadencja była dla mnie szczególną kadencją z wielu powodów, ale po tej kadencji proszę mi wierzyć, że wielu ludzi mi po prostu dziękuje. Nie dziękuję za to, że jestem, tylko dziękuję za to, co mówię, co robię, jak się zachowuję, za to, że ich reprezentuję, że nie daję. Daję im poczucie satysfakcji, to mi ludzie mówią, że daję im poczucie satysfakcji, że ta bezkarność PiSu, to takie poczucie, że mogą wszystko i nic im nie grozi, że ja im daję poczucie, że to nie zawsze tak jest, że potrafię ich zmusić do tego, żeby na przykład przystąpili, czy ponoszą karę za swoją arogancję, za złamanie prawa.
Ja od tego jestem. To nie jest kwestia kłótliwości. Kiedy atmosfera jest spokojna, kiedy tworzymy normalne prawo, ale to ja potrafię współpracować. Ale podgrzewa pan czasami, ja prowokuje pan czasami. Ja, czasami. Ja jestem znany z tego, że ja tonuję sytuację. Natomiast nie daję sobie w kaszę dmuchać. I tak, nie daję sobie w kaszę dmuchać. Bo po to mnie ludzie wybrali, żebym reprezentował ich rację. Jeśli ktoś mi daje na przykład 30 sekund na to, żebym ja w imieniu Polaków powiedział, co oni myślą, może ja coś w tym jest, ale no ja bym pana jako polityka, którego można byłoby zestawić z gołębiem pokoju, raczej nie zestawił. Bo ja nie jestem, takie moje bardzo obiektywne spostrzeżenie. Wydaje mi się, człowiekiem. Że wiele osób w społeczeństwie jednak nie odbiera pana jako takiego politycznego gołębia pokoju, który prawda, niesie zgodę i ponadpartyjne porozumienie. Nie, ale bo ja też nie jestem gołąbkiem i w sensie w przenośni i w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ale od bycia gołąbkiem do kłótliwego jest daleka droga. Ja jestem po prostu normalnym facetem, który potrafi bronić swoje racje. Potrafię stanąć w obronie słabszego, potrafię bronić swoich argumentów, potrafię się ująć, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, nie stoję i nie obserwuję z boku, a w polityce potrafię skutecznie realizować zakładane cele i bronić swoje racje. Jakich tematów w kampanii wyborczej podejmować się nie powinno i z jakich tematów nie powinno się robić politycznego oręża dyskusyjnego? I nie chcę tutaj pytać konkretnie o kandydatkę z Warszawy, bo jesteśmy w Szczecinie, a więc o tematach szczecińskich będziemy głównie rozmawiać. No ale pan ostatnio skrytykował kandydatkę z Warszawy, która wykorzystała pewne symbole, których wykorzystywać nie powinna. No tak, tak uważam. To znaczy dla mnie słowa Bóg, honor, przepraszam, ojczyzna to są słowa ważne. Nie dlatego, że ja jestem człowiekiem wierzącym, bo ja jestem człowiekiem wierzącym, chociaż mam z dzisiejszym polskim kościołem ogromne problemy. I nie kryję, że nie czuję związku emocjonalnego z wieloma hierarchami, których uważam za ludzi pozbawionych empatii, sympatii dla drugiego człowieka i na pewno brakuje im postaw chrześcijańskich. To jest to, co to obserwuję. Natomiast... Przepraszam. Proszę bardzo, ja pozwolę sobie, pan będzie pić, a ja będę dopytywać. To są słowa dla mnie ważne, proszę pamiętać. Ale że pan, to nie, proszę mi pozwolić. Dobrze, proszę dokończyć. To są słowa ważne, proszę pamiętać, że ze słowami Bóg, honor, ojczyzna, ludzie walczyli za Polskę, oddawali życie, bronili ojczyzny. Te słowa bez Boga, bo pierwotnie to zawołanie brzmiało honor i ojczyzna. One są napisane na budynku, w którym miałem zaszczyt pracować, na kancelarii prezesa Rady Ministrów. Te słowa wiele znaczą i sprowadzanie ich do żartu może wielu ludzi razić. No to dlaczego rozumiem. Politycy Platformy... Przepraszam bardzo. Proszę bardzo, no, mają jakiś problem z tą wrażliwością, bo czy to Klaudia Chira, czy Piotr Misiło, no jednak albo świadomie, Piotr Misiło nie zrobił, albo nieświadomie, z hasłem, no ale ze znakiem Polski walczącej. Więc albo świadomie, albo nieświadomie, no ale... w jakiś sposób tą nić prowokacji przesuwają do takich granic, że nawet członkowie Platformy tego nie czują. Bo zdarzają się w naszym środowisku różni ludzie o innej wrażliwości. Bez wyczucia. Którym czasami brakuje wyczucia. Ja myślę, że w tym przypadku nie bez znaczenia miał fakt, że pani Jachira jest kandydatką do Sejmu. Ona miała poczucie, tak mi się wydaje, bo nie rozmawiałem z nią o tym. Skarciłem ją bez rozmowy. Ale wydaje mi się, że ona chciała po prostu tanio zaistnieć. A ona zapomniała o tym, że nie jest już, nie działa na własny rachunek, nie jest youtuberką na własny rachunek, tylko jest członkiem poważnej partii politycznej, kandydatką do Sejmu i to, co jej przystawało jeszcze kilka dni wcześniej, to już jako kandydatce jej nie przystoi. Ona zrobiła fatalny błąd z punktu widzenia naszego, dlatego że zamiast mówić o poważnych problemach, takich jak hejterzy Piwiaka, jak pan Banaś, jak najbardziej hejterska i najbardziej taka brutalna, kłamliwa kampania, jaką PiS prowadzi w życiu, której szefuje pan Brudziński, jak, bo to on jest autorem tej kampanii. Sama wpisała się w tak, ona się wpisała dokładnie w ten nurt. Tylko czym my się różnimy? My się różnimy tym, że jeżeli ktoś się zachowuje tak, jak się zachowuje Brudziński, Matecki, czy tego typu podobni ludzie, ale jest z Platformy, to my reagujemy. No tak, i została skarcona. Pręgierzem i to porządnym, bo jeżeli pan się wypowiada jako osoba, która na dotychczas się nie wypowiadała krytycznie raczej o członkach Platformy w sposób krytyczny na antenie ogólnopolskiej, to znaczy, że ten pręgierz był tam przysłany dość porządnie. Ale proszę zwrócić uwagę, że nie tylko ja, bo sama Małgorzata Kidawa-Błońska, której znaczenie jest nieporównywalnie większe niż moje, prawda? Przecież jest naszą kandydatką na premiera. Ona również skrytykowała, ale z czego to dowodzi? To dowodzi tego, że kiedy w Platformie ktoś przekracza granicę, to my potrafimy zareagować. I nie bawimy się w niuansowanie, nie mówimy, ach, nie usprawiedliwiamy, tylko mówimy, tak nie wolno. Bo to obraża ludzi, bo to obraża ważne symbole dla Polaków. Może nie dla wszystkich,
ale dla wielu. To pan powiedział przed momentem, że pan nie jest politykiem kłótliwym, a więc ja trochę z przekory pana zapytam, a więc gdyby pan miał powiedzieć, jakie są pana sposoby na uspokajanie emocji w polityce. I chciałbym, żeby to nie brzmiało ironicznie, a niektórzy pewnie tak odbiorą teraz pana wypowiedź. Ale to ja specjalistą od uspokajania emocji w polityce też nie jestem. Czyli pan sobie trochę zaprzeczył. Nie, broń Boże. Czyli nie jest pan kłótliwy, ale nie chce pan uspokajać emocji. Ale nie, proszę pana. No, to, że ktoś nie jest kłótliwy, to nie znaczy, że ma receptę na uspokajanie emocji. Jestem normalnym facetem, żywym człowiekiem w sile wieku, który ma temperament. I ja, znaczy, ja panu powiem, mogę... Ja każdemu, z kim spotykam się na ulicy i kto mi mówi, że jest wyborcą Prawa i Sprawiedliwości, podaje rękę i mówi, że mam nadzieję, że się pan do mnie uśmiechnie. Jeżeli nie możemy się zgodzić politycznie, to się przynajmniej do siebie uśmiechnijmy, bądźmy przez sekundę dla siebie mili. To są bardzo proste mechanizmy, które działają. Natomiast ja nie mam jakiejś recepty i nie jestem specjalistą od uspokajania emocji. Boję się, że mogę kogoś powiedzieć, że chciałbym uspokojenia emocji w polityce. Wie pan, ale w polityce emocje, może nie mówmy o emocjach zdrowych i emocjach złych. To jest jak trochę z cholesterolem. Jest dobry cholesterol i zły cholesterol. Emocje są ważne. Ja się nie znam, a więc wolałbym, żebyśmy jednak... Ale na cholesterolu powinien się pan jednak skupić, bo uważam, że to każdy... Czy... Panu nie, ale przyjdzie taki wiek, że będzie pan musiał cholesterol badać. Zresztą wszystkich państwa namawiam tego, żeby pilnować. Ale dlaczego o tym mówię? Tak, proszę, właśnie. Niech pan nie uważa emocji za coś złego. Przecież emocje mogą być pozytywne. Ja za chwilę biegnę oglądać półfinał Mistrzostw Europy w siatkówce pomiędzy Polakami i Słoweńcami i będziemy się emocjonować. To są pozytywne emocje. Można pozytywnie emocjonować się, nie wiem, miłością do ojczyzny, do kobiety, do żony, do dzieci, do klubu piłkarskiego. Może pan na przykład mieć pozytywne emocje związane z Pogonią Szczecin. Są pozytywne emocje. Unikajmy negatywnych, a pozytywne jak najbardziej. Ja je bardzo lubię. Panie pośle, przypomnijmy internautom, Sławomir Nitras, jedynka, lider Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu. Dziś w czwartek jest gościem programu Studio w Szczecinie.pl. Mnóstwo osób nas ogląda, więc pozdrowienia to jedno. A ile nas widzę ogląda? Ich. No obecnie 170 osób równolegle. Pozdrawiam tak, wszystkie 170. Aczkolwiek pozdrowienia to jedno, a pytania to drugie. Te trudniejsze również. Panie pośle, nie brakuje panu szczecińskich akcentów w tej kampanii wyborczej, bo ja właściwie poza deklaracją prezydenta Trzystra, która miała 12 podpunktów i o których było dyskutowane, nie widzę w ogóle aspektów szczecińskich. Nie, osobiście nie brakuje. Nawet w kampanii Koalicji Obywatelskiej, bo też na palcach jednej ręki można policzyć szczecińskie aspekty, które pan porusza na konferencjach prasowych. Wydaje mi się, że pan w błędzie w tej sprawie, przynajmniej mam ja inną opinię. No dzisiaj była konferencja prasowa o in vitro. No i podawaliśmy przykład. Wcześniej była konferencja o drogach wojewódzkich i co jeszcze było? Nie. Dzisiaj była konferencja o in vitro. Pan się skupia na moich konferencjach. Ja mogę no mieć pan konferencje... jest moim gościem dzisiaj. Ja wiem, tylko że ja mogę mieć konferencje nie częściej niż raz w tygodniu, bo na liście nas jest bardzo dużo. W związku z tym mógłbym tych konferencji zrobić więcej, ale nie mogę. Ale mówienie o in vitro to jest jak najbardziej mówienie o Szczecinie. Proszę pamiętać, że my jesteśmy jednym chyba z dwóch województw, które uchwaliło in vitro. Miastem, w którym mamy in vitro, mówię o Szczecinie. A walczymy z likwidacją in vitro przez PiS. Panie pośle, to jest problem pana szczecińskie postulaty. No, jeżeli mówimy o drogach, drogach, proszę zwrócić uwagę. My w roku 2015 rozpisaliśmy ostatnie przetargi na budowę dróg w zachodniopomorskim, tym również w Szczecinie. W 2015 rozpisaliśmy przetarg na węzeł Kijewo. Jak wygląda dzisiaj węzeł Kijewo? On powinien być od 2 lat skończony. Energopol upadł, to nie jest wina Prawa i Sprawiedliwości. Proszę pana, to, że od 2 lat nie została ta droga ukończona, to jest jak najbardziej wina Prawa i Sprawiedliwości. Za naszych czasów też wykonawcy upadali. PiS robił sprawę, ale drogi my drogi kończyliśmy. No ale jak wykonawca upada... Pozwoli pan, że odpowiem. Zapytał mnie pan o moje priorytety. Ale trzymajmy się pewnych ram, panie pośle. Energopol upadł, węzeł Kijewo ma problem. Wydaje mi się, że gdyby miał tutaj polityka PiSu, to też by powiedział, mamy problem. Nie, proszę pana. Znaczy, jest pan w głębokim błędzie, dlatego że od 5 roku tam się nic nie dzieje i ten kontrakt można było rozwiązać. A ja zadam panu drugie pytanie. Jeżeli pan tak łatwo usprawiedliwia tą nieudolność PiSu, bo to jest katastrofalna nieudolność, to zapytam pana o drogę krajową numer 13, obwodnicę Przecławia i Wożymic. My w 2015 roku dzisiaj coś podpisano chyba w tym temacie. Przepraszam, ale niech pan pozwoli, to skończę. Ta droga miała być zbudowana, a nie podpisana. Ta droga, przetarg został ogłoszony w roku 2015. Ona powinna być ukończona w 2018. Mamy rok 2019 i jeszcze nie zaczęli jej budować. Pan mówi, że coś podpisano. Wie pan, co podpisano? Podpisano zezwolenie, przekazanie pozwolenia na rozpoczęcie. 4 lata trwało danie pozwolenia na budowę. Dobrze, panie pośle, tematy infrastrukturalne. Ja bym chciał, żebyśmy skondensowali naszą rozmowę. Ale tego się nie da skondensować. Proszę pana, czy to może pan mówić 10 minut o drogach? Przepraszam pana bardzo, ale mnie szlak trafia, dlatego że my tą drogą, przepraszam za ten kolokwializm, tą drogą powinniśmy od roku jeździć. A nie będziemy nią jeździć jeszcze co najmniej 2 lata, bo PiS w tej sprawie nie zrobił nic. Zabagnili tą sprawę. A droga do Stargardu?
Przecież droga do Stargardu miała być skończona w zeszłym roku, a jest nawet nie w połowie wybudowana. A droga do Gdańska, którą wykreślili nam w ogóle, od Koszalina wykreślili nam ją całkowicie, a do Koszalina mieliśmy jeździć w zeszłym roku. Czy ona jest skończona? Czyli nie. Reasumując, panie pośle, żebyśmy zdążyli o czymś innym porozmawiać niż tylko o drogach. Nie umiemy budować dróg. Zawalili w sprawach dróg wszystko w województwie zachodniopomorskim i my mamy z tego powodu, a obejście zachodnie Szczecina. 4 lata temu Brudziński obiecywał mi, że będzie budowane obejście zachodnie Szczecina przed budową fabryki w Policach, bo żeby ta cała ta fabryka... Z tego, co pamiętam, panie pośle, to w 2000... No ale rozmawiajmy, ja tu nie jestem po to, żeby słuchać pana monologów, tak samo jak nasi internauci. W 2015 roku zachodnie obejście Szczecina zostało wyłowione z listy rezerwowej na 3 miesiące przed wyborami przez Platformę Obywatelską. Mówiliśmy już o tym wielokrotnie w tym studiu. Obejście zachodnie Szczecina zostało wpisane do dróg krajowych i autostrad 2015. Po latach bycia na liście rezerwowej. Brudziński. Tak było? Brudziński obiecał to publicznie. Tak, Brudziński obiecał publicznie, nie? Że nie będą budować zakładów w Policach, że zakłady w Policach się dofinansują tunel Police Święte, bo inaczej nie da się fabryki zbudować. Fabrykę budują, tunelu nawet nie rozpoczęli budowy. To jest jedna wielka ściema. I rzecz trzecia, zachodniopomorska, ale ona jest ogólnopolska. Proszę pana, nie było takich kolejek na SOR-ach, jak za Platformy Obywatelskiej. Nie było takich kolejek do specjalisty. Nie było takiej zapaści w służbie zdrowia. Nie było takich długów szpitali i powiatowych, i wojewódzkich, i klinicznych. To jest najważniejszy priorytet. Podniesienie stawki, doprowadzenie do sytuacji, że Polacy będą wreszcie znowu mieli poczucie bezpieczeństwa. Jeśli o sprawach medycznych, to nie chciałbym z panem za dużo rozmawiać, bo tutaj był w poniedziałek profesor Grodzki. Mhm. I go przemarlowaliśmy w tematach zdrowotnych. Ale pan mnie zapytał o priorytety, więc ja wymieniłem... Sporo. Dobrze, nie mogę dostosować priorytetów. Nie będę pana dopytywać o sprawy zdrowotne. O drugi pan nie chce, bo uważa pan, że się budują. O sprawach zdrowotnych pan nie chce, to o czym by chciał pan porozmawiać? To jest bardzo dużo tematów, o których moglibyśmy porozmawiać. Ja przede wszystkim cały czas zachęcam internautów do tego, żeby zadawali nam pytania, a one się na pewno będą tutaj pojawiać. Jedna rzecz, którą sobie odnotowałem poza tymi tematami zdrowotnymi, infrastrukturalnymi, o których pan powiedział, która też mnie zainteresowała w programie koalicji, to jest akt odnowy demokracji. Bardzo ważna sprawa. Czy może pan wyjaśnić naszym internautom, na czym to będzie polegać? W dużym skrócie. Polska, sukces gospodarczy Polski, sukces polityczny Polski polegał na tym, ja dojrzewałem w latach 80., końcówka lat 80., początek lat 90., kiedy upadał w Polsce komunizm. Wtedy ja miałem kilkanaście lat, 17, 16, 15. I ja pamiętam komunizm. Ja pamiętam, jak koniec komuny wyglądał. I wielu się wydaje, że którzy są moimi rówieśnikami, ludzi starsi, młodzi tego pewnie nie pamiętają. Jak się jechało na zachód, to różnica między nami a zachodem polegała na tym, że tam było czysto, były piękne witryny sklepowe i były pełne półki. A u nas w sklepach nie było nic. Fizycznie nie było nic. Ale to nie jest tak. I ten akt to jest akt symboliczny, czy akt... Zaraz panu powiem. I to nie było tak, to nie jest tak, że tam były pełne półki sklepowe i gospodarka się rozwijała dlatego, że oni byli mądrzejsi, tylko dlatego, że oni mieli demokrację. Że byli państwem demokratycznym, że byli państwem, w którym obowiązuje trójpodział władzy, bo tylko to jest niezbędne, żeby państwo było normalne. My dzisiaj cofamy się na tej drodze. My idziemy w kierunku państwa niedemokratycznego. Nie oddzielamy sądów, władzy sądowniczej od władzy wykonawczej. Człowiek, który nie ma nic wspólnego z sądami, ma wpływ na prokuratury, ma wpływ na sądy, ma wpływ czyli na rozumiem, władzę to jest ustawodawczą. Akt deklaratywny? Nie, to nie jest akt deklaratywny. No to jest akt odnowy demokracji. To są ustawy, które przywrócą nas na drodze do tego, byśmy byli państwem demokratycznym. Europejskim, demokratycznym, normalnym państwem. Takim jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania czy Portugalia. Dlatego, że my dzisiaj od 4 lat jesteśmy na drodze z zachodu na wschód. Byliśmy państwem demokratycznym, a stajemy się państwem podobnym do Białorusi, podobnym do Rosji. Dzisiaj ktoś jeszcze powie, że nie jesteśmy takim krajem, bo nie jesteśmy, ale jesteśmy dokładnie na tej drodze. Akt odnowy demokracji to będzie zbiór ustaw, które przywrócą stan prawny z roku 2015, kiedy sądownictwo było w Polsce niezależne, kiedy był trójpodział władzy, kiedy politycy nie wybierali sędziów, a prokurator był niezależnym urzędnikiem, niezależnym od polityka. To jest akt odnowy demokracji. To jest bardzo ważne. Bez tego nie będzie niczego... Wypił pan całą swoją wodę. Miałem problem z gardłem. Mogę się podzielić z moją, jak pan chce. To w razie czego proszę korzystać. 10 minut zostało do końca naszej rozmowy mniej więcej, bo pan poseł zdradził nam przed wejściem na antenę, że się spieszy dzisiaj. Chciałbym obejrzeć mecz, ale jeżeli się spóźni chwilę, to... No myślę, dużo nas jest. Pytanie jest... Ci, którzy oglądają nas, też będą chcieli obejrzeć się każdy. Tak, myślę, że... No ale myślę, że do wpół do się wyrobimy. Panie pośle, bo z tego, co pan powiedział odnośnie do aktu odnowy demokracji,
można byłoby odnieść wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość no, zachowało jednak jakiś swój rezerwuar głosów, no, jakieś 42% według ostatniego sondażu. Moim zdaniem mniej. To jest jakiś syndrom sztokholmskich obywateli, czy jakby pan to nazwał? Wie pan, nie. No, ludzie, ja nawet do wielu osób nie mam pretensji. Po pierwsze, część osób nie ma tego świadomości. No, nie każdy się musi znać na polityce, nie każdy musi rozumieć, widzieć te symptomy. Bo to są symptomy. To jest tak, jak Polska jest dzisiaj, polski system prawny jest zainfekowany, to jest infekcja. Nie każdy widzi infekcję, nie każdy człowiek w trakcie początku infekcji. To 40%, które nie widzą. Ale wielu sondaży mówią 40-42. Ale dla niektórych to jest bez znaczenia może. Może niektórzy sobie bardziej cenią, nie wiem, 500+ niż wolność. Może po prostu niektórym jest lepiej, bo pana koleżanka Magdalena Filip z listem, że ostatnio na konferencji mówiła, że Polska w ruinie to jedyne hasło PiSu, które udało się zrealizować. Demontaż, destrukcja, demoralizacja. To też są mocne słowa. Tak, ale ja nie do końca rozumiem kontekst, więc wolałbym mówić to, co ja myślę, niż komentować czyjeś słowa. Ja nie będę tutaj wywoływać czyjeś słów, żeby pan komentował, tylko PiS pytam się, czy to jest syndrom sztokholmski, czy to jest jakiś inny punkt widzenia, który być może jest niezgodny z pana punktem widzenia. Nie jest syndrom sztokholmski. Ja nie mam poczucia, że Polacy się dobrze czują w niewoli, czy dobrze się czują z tymi, którzy ich w jakiś sposób odbierają im wolność. Ja myślę, że wielu Polaków jeszcze po prostu tego nie dostrzega. Bagatelizuje te sygnały. Dzisiaj Polska jest korzysta, jak cała Europa, jak cywilizowany świat korzysta z dobrodziejstw wzrostu gospodarczego. Nasz rozwój gospodarczy jest bardzo dobry, ale on się składa, PiS miał na to najmniej wpływu. Największy wpływ na to ma koniunktura światowa i dobre przygotowanie polskiej gospodarki. To, że byliśmy krajem o dobrych finansach, że polscy przedsiębiorcy umieją konkurować. PiS z tego korzysta. Ludzie widzą rozwój gospodarczy i wiążą to bezpośrednio z PiS-em, a to jest nieprawda. PiS nie ma żadnych zasług. To, jakie decyzje polityczne, ekonomiczne podejmuje PiS, poczujemy za 2-3 lata, bo tak jest zawsze. Spodziewam się, że użyje pan słowa rozdawnictwo. Nie, nie użyję. Ja używam słów, które chcę używać. Nie musi pani wkładać słów rozdawnictwo. Nie wkładam. Polityka gospodarcza to nie tylko rozdawanie pieniędzy. To również podejmowanie decyzji, które regulują gospodarkę. PiS przykręcił śrubę na przykład bardzo podatkowo. Dzisiaj słyszymy o ZUS-ie, który będzie proporcjonalny. Taka jest propozycja pana Morawieckiego. Czyli przedsiębiorca. Może również panowie tutaj, operatorzy, którzy z nami są. Pan jako dziennikarz, nie wiem, jak jest pan, pan płaci podatek, ale jeżeli pan jest liniowcem, jeżeli pan jest jednoosobową działalnością gospodarczą, dzisiaj płaci pan 1300 zł PIT-u, przepraszam, ZUS-u oczywiście, a jeżeli zrobię panu proporcjonalny ZUS, będzie pan płacił w zależności od swoich dochodów. Jeżeli zarabia pan 5000 na przykład miesięcznie, będzie pan płacił ZUS-u 2000. To panie pośle, jeszcze, to, pozwoli pan. Jeżeli zarabia pan 7000, w tym temacie zadać panu będzie pytanie. Pan płacił ZUS 3000. To są ceny, to jest konsekwencja to jeżeli, polityki. Mam jeszcze 3 pytania do pana, bo mamy tylko parę minut do końca, więc jeżeli jeszcze chcecie coś dodać, to jest ten moment. Prosimy. Poza pozdrowieniami ja cały czas. Ja mogę umówić się z państwem, że na część pytań postaram się odpowiedzieć na przykład w postach pod tym programem, jeżeli nie zostaną zadane na Tak, dokładnie tak. Pewnie będzie to do wglądu już za moment, bo to, co pan mówi, to jest jedna rzecz, ale jest pewna taki relatywizm, który niektórzy komentatorzy mogą zobaczyć. Z jednej strony politycy Platformy mówią jasno i wyraźnie, Polacy muszą zarabiać więcej. Z drugiej strony pojawia się bardzo wyraźna krytyka tego skokowego zwiększenia płacy minimalnej na przestrzeni tych kolejnych lat. Czy to się panu nie gryzie? Nie, nie gryzie się, bo my zgadzamy się z tym, że ludzie muszą zarabiać więcej. Tylko my się przeciwstawiamy temu, żeby przyszedł pan Kaczyński na konwencji wyborczej i zaordynował, ile mają zarabiać ludzie, a potem powiedział, że mają zapłacić za to przedsiębiorcy. Bo to musi być efektem pewnego pomocy państwa. Państwo ma instrumenty do tego, żeby pozwolić ludziom zarabiać mniej. Niech państwo, jeżeli korzysta z wielkiego rozwoju gospodarczego, a mamy rekordowy rozwój gospodarczy, niech państwo obniży obciążenia przedsiębiorców po to, żeby przedsiębiorcy mogli dać te podwyżki. No, pojawiły się jakieś obniżenia, ale to samorządy mówią teraz, że no przez to, że tego PIT-u będzie mniej. Ale to też jest oszustwo, dlatego że państwo obniżyło PIT, ale obniżyło PIT nie kosztem państwa, tylko kosztem samorządów. Czyli nie da się zrobić tak, żeby każdy był zadowolony. No nie, ale największym beneficjentem rozwoju gospodarczego jest państwo, bo to państwo ma dochody z VAT-u, które są największym źródłem dochodów budżetu państwa. To państwo ma dochody z akcyzy. Nie można robić tak, że samorządom z jednej strony każe się trzeba dać podwyżki nauczycielom, ale państwo mówi, dajemy podwyżki nauczycielom, ale nie damy na to pieniędzy, nie damy subwencji samorządom, tylko każe zapłacić samorządom. Z drugiej strony obniża
podatki kosztem samorządów, a samo nie daje z siebie nic. Różnica między nami a PiS-em polega na tym, że my chcieliśmy kosztem pieniędzy publicznych, kosztem budżetu państwa dać pieniądze, zostawić w kieszeniach Polaków, a nie zaordynować podwyżki i powiedzieć, to teraz przedsiębiorcy i samorządowcy, podwyżcie czystą Polakom płacą minimalną, co należałoby zrobić. To jest tak, że płaca ona nie powinna być w ogóle być może regulowana, no bo ja o tym też rozmawiałem tutaj z Małgorzatą Jacyną Witt przedwczoraj, jeżeli się nie mylę. I mój argument i argument, który się pojawił w komentarzach, był taki, że skoro mamy rynek pracownika, no to wolny rynek pewnie w jakiś sposób będzie weryfikować, czy pensja będzie szła w górę, czy w dół. Pan mówi, że jak to powinno być. Tylko proszę zwrócić uwagę, proszę zwrócić uwagę. Gdzie my mamy zapaść w ciągu tych ostatnich 4 latach? My nie mamy zapaści w gospodarce, bo prace w gospodarce rosną. Przedsiębiorcy dostosowują się do rynku. A czy wzrosły pensje pielęgniarek? A czy wzrosły pensje nauczycielek? Tych, którym płaci państwo. Proszę zwrócić uwagę, co robi Kaczyński. Kaczyński robi tak. Państwo i samorządy, bądźmy sprawiedliwi. Tylko proszę, to nie, ja jestem sprawiedliwy. Jeżeli pan chce w ten sposób ze mną dyskutować, to panu powiem tak. Edukacja jest zadaniem zleconym samorządu. To nie jest zadanie własne. Subwencja ma obowiązek pokryć wydatki samorządu. Pan wspomniał deklarację Krzystka. Mhm. Krzystek apeluje do nas. Pomóżcie mi, bo to jest zadanie zlecone. Niech państwo daje tyle, ile edukacja kosztuje. Ale proszę pozwolić mi powiedzieć rzecz bardzo ważną, której mi pan nie pozwolił powiedzieć. Co robi Kaczyński? Kaczyński wychodzi na konwencję i mówi tak. Robimy płacę minimalną 4000. Ale czy Kaczyński, który jak wiemy rządzi wszystkim, czy Kaczyński znalazł pieniądze i podniósł pielęgniarkom? Nie, nie podniósł. Czy Kaczyński podniósł nauczycielom? Nie. A ile zarabia nauczycielka? Nauczyciele zarabiają 2000, 2300, 2400. Pielęgniarki zarabiają niewiele więcej. Dlaczego pan Kaczyński nie podniesie im jako premier Morawiecki, nie podniesie nauczycielom do tych 4000? Dlaczego nie podniesie pielęgniarkom? Tylko mówi, przedsiębiorcy macie podnieść, a sfera budżetowa zarabia mniej. Sfera budżetowa tyle nie zarabia. Niech pan pójdzie do Urzędu Wojewódzkiego, do urzędników i zapyta, czy oni zarabiają 4000 zł. Biznes podnosi wynagrodzenia, a Kaczyński nie podnosi. Dałem się panu wypowiedzieć w całości. Oczywiście. To teraz wytknę panu pewną niespójność i zobaczymy, czy ja się nie pan wiem, do tego odniesie. Się nie uda. Pan powiedział przed momentem, że płace nauczycieli to jest zadanie zlecone. Tak. W kampanii samorządowej, co pan postulował? Podniesienie pensji wynagrodzeń nauczycieli. Bon nauczycielski w wysokości 500 zł dla nauczyciela z budżetu samorządowego. Pamięta pan moją obietnicę? No jest a pamięta to pan jednak źródło? A delikatna niespójność, no biorąc pod uwagę, że teraz pan mówi, że przecież jest to zadanie zlecone, a więc szanowny samorządy panie. Jakby no trochę mniej do tego szanowny mają niż władza centralna. Ale proszę, to jest to, co pan teraz zrobił, to jest niestety manipulacja. Dlatego, że to pan zaraz to pewnie wytłumaczy. Tak, dlatego, że jeżeli pan wziąłby mój program wyborczy, to tam jest napisane źródło finansowania tych pieniędzy. A źródłem finansowania była decyzja, którą zresztą pan prezydent Krzystek podjął, albo zapowiedział podjęcie, wystąpienia do rządu o zwrot kosztów wprowadzenia tak zwanej reformy edukacji, którą w Szczecinie wyliczamy na ponad 60 milionów złotych. To było źródło. Czyli wyegzekwowanie od rządu pieniędzy, którym się Szczecinowi należą. Właśnie dlaczego? Dlatego, że edukacja jest zadaniem zleconym. Jeżeli my mamy prowadzić szkoły, to państwo ma to za zapłacić. Za co pan wtedy krytykował prezydenta? Za to, że tego nie robi. Za to, że nie wystąpił do sądu, dlatego, że inne miasta, Katowice... Nie, pan wtedy mówił o wynagrodzeniach nauczycieli konkretnie, a nie o dysponowaniu pieniędzy z subwencji. Ale panie redaktorze, ja wiem, o czym mówiłem. Miałem pretensje do pana prezydenta Krzystka o to, że kiedy inne miasta, inne metropolie, Gdańsk, Warszawa, nawet Katowice rządzone przez prezydenta bliższego PiS-u, wystąpiły do sądu z żądaniem o wyrok sądowy, żeby miasto, żeby państwo oddało, Ministerstwo Edukacji Narodowej oddało koszty, które miasto poniosło w związku z wprowadzeniem reformy. Przecież to było gigantyczne zamieszanie, likwidacja szkół, zwalnianie ludzi. W Szczecinie wyliczamy te koszty na 60 milionów. To miały być pieniądze, które byłyby być źródłem i to miały być pieniądze na te 500 zł. Tak, to dlaczego w takim razie, nie wiem, czy pan to monitoruje, czy nie, ale ja to pytałem wielokrotnie tutaj w radiu radnych Koalicji Obywatelskiej. Nie wykazał pan mojej konsekwencji. To tam niestety radni dotychczas tego tematu jakoś specjalnie nie poruszali. Ale proszę pana, oczywiście, że poruszają. W których interpelacji? Znaczy ja nie chcę pana przybywać nie z interpelacji. Wiesz, ale ja nie jestem radny, tego nie tematu nie widać, nie absolutnie, słychać. Czy ale absolutnie nie nauczyciele dostali 500 zł bonu światowego? Nie dostali, ale pan prezydent, ja nie wygrałem wyboru, wygrał i pan prezydent Krzysztof. No, ale wygrał natomiast, klub Koalicji Obywatelskiej i ma 13 radnych i współrządzi z prezydentem. Natomiast proszę zwrócić uwagę. Więc gdyby chcieli realizować pana postulaty, to chyba mieliby do tego całkiem niezłą przestrzeń. To ja panu obiecuję, że panu osobiście przyniosę wszystkie wystąpienia naszych radnych w tej sprawie. Mało tego, przyniosę panu zapowiedzi w nowym budżecie miasta Szczecina, gdzie pan prezydent Krzysztof zapowiada podwyżki.
To jest efekt podwyżki tego, dla nauczycieli z budżetu miasta. Z budżetu miasta. Które oczywiście ma obowiązek i będzie to robił, będzie szukał, stąd jego deklaracja. Jeśli pan pamięta deklarację Krzystka, tą, którą prosił o nas pod podpisanie, jednym z punktów jest wyegzekwowanie od rządu należnych pieniędzy na edukację. Zwrot 100% subwencji. W tym jest pełna konsekwencja. To prezydent zadeklarował. Nie, to my zadeklarowaliśmy, że będziemy tego bronić. Prezydent też powiedział, że będzie chyba pozew zbiorowy, nawet jeżeli się nie mylę. Taki temat pan, czyli dokładnie jest to, co ja mówiłem w kampanii prezydenckiej. Ale panie pośle, żebyśmy mieli jasność. Czyli rozumiem, że radni w Koalicji Obywatelskiej wywalczyli podwyżki dla nauczycieli z budżetu miasta. Proszę pana, my musieliśmy walczyć. Porozmawialiśmy po wyborach z panem prezydentem Krzyskiem, kiedy szukaliśmy porozumienia. On się z nami zgodził. To był nasz postulat, prezydent go zaakceptował, nie musiało być żadnej walki, wystarczyła zwykły dialog. Widzi pan, to jest ten moment, kiedy znajduję metodę na koncyliacyjny sposób załatwiania sprawy. Nie trzeba walczyć, tylko można porozmawiać. Czy my tu zawsze sprawdzamy? Pani radna jest nawet powiedziała, że most Kłodny będzie kosztować miliard. Sprawdziliśmy, podobno nie będzie. Sprawdzimy, jak wyglądać będą podwyżki dla nauczycieli z budżetu miasta w przyszłym roku. Muszę powiedzieć panu, że ja nie wiem, ile będzie kosztował most Kłodny. Ja nie wiem, czy pani ocenia. Ale nie pytałem o to. No, pani powiedziała, pan powiedział, miliard, że podobno nie będzie. Miasto mówi, że będzie kosztować. Nikt nie wie, ile będzie. Panie pośle, ostatnie pytanie, bo internauci nam wskazują, że mecz się zaczyna. O. Więc obiecałem, że. Super. Że skończymy to możliwie ostatnie szybko. Pytanie. Plac Pawła Adamowicza w Szczecinie budzi duże kontrowersje. Chyba pana. Pojawiają się takie głosy, pojawiają się osoby, które zbierają podpisy i tak dalej, i tak dalej. Jak pan skomentuje to działanie? Proszę pana, jedna osoba próbuje to robić. Ja nawet nie widzę, żeby działacze PiSu to specjalnie podjęli. Jeden człowiek o mentalności kogoś, kogo nie chce w ogóle wypowiadać. Ja powiem tak, jedno zdanie. Ktoś, kto próbuje budować popularność polityczną na śmierci Pawła Adamowicza i na kwestionowaniu uhonorowania go w Szczecinie, jest człowiekiem podłym. Na szczęście dotyczy to tylko pojedynczych jednostek osób. Ja nie widzę nawet wśród polityków PiSu, z którymi się mogę nie zgadzać, chęci promowania się na śmierci Pawła Adamowicza. Ten, kto to robi, wystawia sobie najgorsze świadectwo i oczekiwałbym od polityków PiSu, tak jak im się zdarzyło to w przyszłości, od tego, żeby się odcięli od tego człowieka. Bo my nie mieliśmy żadnych problemów z uhonorowaniem Jana Olszewskiego, z którym mogliśmy się politycznie nie zgadzać. Ale nikt nie kwestionuje jego dorobku jako premiera wolnej Polski. Jego dorobku również z czasów opozycji, kiedy miał odwagę bronić opozycjonistów przed komunistycznymi sądami. Dlatego uhonorowanie Pawła Adamowicza jest gestem Szczecina wobec swojego partnerskiego, przyjacielskiego miasta Gdańska, człowieka, który stał się symbolem pewnej przemocy w polityce, którą odrzucamy. I jako takiego uhonorowaliśmy Pawła Adamowicza. I tylko nędzne osoby, które nie mają innego sposobu na promowanie się, mogą próbować promować się na kwestionowaniu Pawła Adamowicza. Jeszcze mieszanie do tego pogoni Szczecin jest wyjątkowym świństwem. A naszym gościem dzisiaj w czwartkowym wydaniu programu Studia w Szczecinie.pl był Sławomir Nitras, kandydat i jedynka Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych. Bardzo państwu serdecznie dziękuję za to. Panie pośle, to od razu przekazuję zaproszenie, bo będziemy organizować debatę jedynek. A kiedy? 8 października, jeżeli to się okaże realne. Jeśli tylko termin mi pozwoli, to stawiam się z wielką przyjemnością do państwa, ale tu się nie zmieścimy, to musi nas być jakieś inne miejsce. Będzie to duże miejsce. Powiedziałbym nawet, że to będzie bardzo duże miejsce. Już się ale cieszę. O tym zostaniecie poinformowani, drodzy internauci, niebawem. Mecz się już zaczął pewnie, więc idziemy kibicować. Was zapraszam do bieżącego śledzenia portalu w Szczecinie.pl i do bycia z nami we wtorek, bo tutaj naprzeciwko mnie, teraz dzisiaj jest pan poseł Nitras, będzie Dariusz Wieczorek, czyli lider listy Lewicy. Dobranoc.